i mówi o żywym Bogu, mówi o tym, że Jezus zmartwychwstał i może zamieszkać w sercu każdego człowieka. Chciałbym tak rąbek tajemnicy ze swojego życia uchylić, taki malutki wyrywek tego, co się wydarzyło, dlaczego z taką determinacją zaświadczam, że jest nowe życie w Bogu, że Bóg ma plan dla twojego życia, dla mojego życia, że może poprowadzić ciebie, może poprowadzić mnie i ma fajne, błogosławione życie dla każdego z nas. Kochani, jakieś 15 lat temu podjąłem taką decyzję, że nie będę się przejmował niczym, ani Panem Bogiem. Totalnie zdejmuję wszelkie bariery ze swojego życia, żyję sobie po swojemu. Wyjechałem do Hiszpanii, mieszkałem tam w Hiszpanii i tak sobie pomyślałem, w Polsce mi się trochę nie ułożyło, zaczynam nowe życie, nie ma żadnych barier, Bóg jest w niebie, ja jestem na ziemi, ale tak sobie pomyślałem, jak będę stary, to nawrócę się tak szczerze przed śmiercią, Bóg mi wybaczy te wszystkie moje grzechy, które popełniłem, które popełniam dzisiaj i tak dalej. Tak sobie 15 lat temu uknąłem taki plan, że zdejmuję wszelkie bariery, wszelkie ograniczenia, z nikim się nie liczę, co strzeli mi do głowy, to będę realizował, aby było mi dobrze. I kochani, jak sobie postanowiłem, tak się stało. Nie było żadnych barier. Impreza goniła imprezę, lał się alkohol, jak jest w takiej piosence, dużo się piło i mało się spało. I kochani, coś zauważyłem. Chciałem być królem życia. Myślałem, że taka wolność da mi spełnienie, da mi szczęście, ale zobaczyłem, że wszystko zaczyna niszczyć moje życie, że moje życie zaczyna się niszczyć. Zobaczyłem, że jakaś siła weszła, coś wyszło do mojego życia, czego nie kontroluję. Rozpadło się małżeństwo, rozpadł się następny związek, jest impreza za imprezą, piję, nie mogę przeżyć dnia bez alkoholu. Jeśli nie jestem na rauszu, to czegoś mi brakuje. I mówię, chciałem być królem życia. Mam pieniądze, mam dobrą pracę, mam pieniądze, mieszkam w słonecznej, pięknej Hiszpanii, ale jestem pożałowania godzien. Coś się złego dzieje. Przyszedł niepokój do mojego serca, przyszła depresja, pojawiły się myśli samobójcze i chciałem być wolny, a widzę, że stałem się niewolnikiem swojego losu, że stałem się biednym człowiekiem, który nie ma szans na rodzinę, który nie ma szans na trzeźwe życie. Coś weszło do mojego życia, jakaś siła, która zaczęła niszczyć mnie od wewnątrz i nie było nadziei. Był smutek i zaczęły pojawiać się łzy. Dlaczego to mówię? Kochani, dlatego to mówię. Widzę tutaj wielu młodych ludzi, bo i diabeł przyjdzie do ciebie i też delikatnie zacznie ci szeptać do głowy. Nie przejmuj się Bogiem, nie zwracaj uwagi na Boga, żyj sobie takim życiem luźnym, bądź królem życia i tak dalej, i tak dalej. Boga zostaw dla starych ludzi, a ty żyj, używaj życia. On przyszedł do mnie z takimi potrzebami i ja to zaakceptowałem. I kochani, czas leci szybko. Nie wiadomo kiedy okazało się, że piję, nie mogę bez picia funkcjonować, po prostu lubiałem, tylko że im więcej piłem, tym głupszy byłem i to był problem, że coraz głupiej żyłem, coraz więcej głupot robiłem, trzeba było ponosić tego konsekwencje. I kochani, był pewien zwrot w moim życiu, ponieważ gdy miałem 18 lat, ja byłem na takiej imprezie jak ta, na takiej ewangelizacji, gdzie ludzie przychodzili i mówili, Jezus dał mi nowe życie, Bóg uwolnił mnie od narkotyków, od alkoholu, Bóg sprawił, że moje małżeństwo się pozbierało do kupy, jestem dzisiaj szczęśliwy, razem z żoną, mam fajny dom, Bóg pozbierał rozbite moje życie. I wiecie co, gdy miałem 18 lat, ja nie potrzebowałem tego, bo ja nawet nie wiedziałem co to problemy, co to kłopoty, ale gdy miałem 35 lat, ja już wiedziałem, co znaczy rozbite życie, co znaczy nie mieć kontroli nad alkoholem, co znaczy być po rozwodzie, być pożałowania godnym, być szalonym człowiekiem po alkoholu. Ja już to widziałem. Ja już to widziałem w swoim życiu i stawałem się jakby kopią mojego taty, który był alkoholikiem. I z tym nie mogłem się zgodzić, ale przez to, że w wieku 18 lat słyszałem Ewangelię, słyszałem dobrą nowinę, że Jezus ma moc, że On ma plan dla mojego życia, że On może wejść do mojego życia i dać mi nowe życie. Mówię, nie mam nic do stracenia, generalnie umieram, generalnie ginę. Samobójstwo to jest kwestia czasu, bo już było mi tak źle, tak miałem dosyć życia. To była kwestia czasu i mówię, będę wołał do Boga, zobaczymy czy ci ludzie nie kłamali. Nie mam wyjścia, albo Bóg zrobi cud, albo będzie po mnie. I modliłem się przechodząc z pracy, mówię, Boże zmiłuj się nade mną. Tak bym chciał mieć serce, które nie chce pić, tak bym chciał mieć taki, żeby to było wyresetowane z mojej głowy. Tego pragnienia nie chciałbym mieć, tych głodów alkoholowych. Tak bym chciał mieć dom, rodzinę, pójść w niedzielę do kościoła i żyć normalnie. I kochani, w wielkim skrócie wam mówię, że to było 11 lat temu. I wołałem do Boga przez 6 tygodni. po pracy stawałem przed Bogiem i mówię, co ja zrobiłem ze swojego życia. Wszystko się rozleciało. A co się nie rozleciało, to zaczyna się rozlatywać. Co jest grane? Boże, zmiłuj się nade mną. Pomóż mi. W Biblii jest przypowieść o synu marnotrawnym. Mówię, Boże, to moje życie. Tak chciałbym wrócić. Jak wrócić? Nie było nikogo. Nie było ni księdza, ni kościoła, ni pastora. Mieszkałem w takiej małej miejscowości w Hiszpanii. Ale wiedziałem, że Bóg słyszy modlitwę i wołałem do Boga. Pani, po 6 tygodniach nie mogłem się upić. Miałem dosyć imprez. Przestałem chodzić na imprezy, na których się pije. Przestałem chodzić po klubach nocnych, miałem dosyć cudzołóstwa, pornografii, wszelkiego brudu, który operuje wiarą. I wiedziałem, że coś przyszło z nieba. I wiedziałem, że Bóg wysłuchaj moje modlitwy. I wiedziałem, że płacząc, Boże, zmiłuj się nade mną, On zmiłował się nade mną. Słuchajcie, i to coś trzyma mnie już 11 lat. I to coś, to jest Jezus, który zamieszkał w moim sercu. I to jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który zamieszkał w moim sercu. I to coś sprawia, że ja dzisiaj się do was uśmiecham, że jestem wolny, że nie piję. Mam wspaniały dom, moje marzenia się spełniły. Kochani, jako mały człowieczek miałem marzenia, żeby mieć taki dom ciepły, taką miłującą rodzinę, kochającą się żoną, chodzić na spacer, żeby tak było wszystko fajnie. Bo mój tata był alkoholikiem i był hardcore, nie ma co opowiadać, było ciężko, ale chcę wam powiedzieć, że razem z żoną zaprosiliśmy Jezusa do naszych serc, do naszych domów, do naszych rodzin. Moje marzenia z lat tych dziecięcych się spełniły. Dzisiaj mam taki ciepły dom, wspaniałą żonę. Razem się modlimy, razem czytamy Biblię, w niedzielę razem chodzimy sobie do kościoła i żyjemy z Bogiem na co dzień. I to jest piękne, to jest wspaniałe. Wiecie, dlaczego to mówię? Wiecie, dlaczego czasami wychodzę na miasto? Bo wiem, że nie jednego z was diabeł będzie chciało szukać, mówiąc, bądź wolny, rób wszystko, co ci strzeli do głowy. Ja ci powiem, otwórz swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Pozwól, by On poprowadził cię przez życie, a wygrasz życie, wygrasz błogosławieństwo. On będzie błogosławił każdą dziedzinę twojego życia. Gdy będziesz płakał, gdy będzie ci źle, Bóg będzie przy tobie. Bóg przeprowadzi cię przez każdą próbę, przez każde doświadczenie. I nawet nie ma chwili, bym tęsknił za tym życiem, które było. Nawet nie ma do czego wracać w myślach, bo to było kłamstwo od diabła. Życie bez Boga bardzo często odbija się czkawką, dobrą czkawką. Ale jeśli pozwolisz, by Jezus Chrystus wszedł do twojego życia, jeśli pozwolisz, by On ciebie poprowadził przez życie, to zacznie twoje życie nabierać kolorów, Bożego błogosławieństwa, Bożej mądrości. Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. A człowieka przyrównuje do takiej owieczki. Ja wam powiem, że owca to takie głupiutkie stworzenie. Sama do owczarni nie trafi, łąki, paswiska nie zajdzie. To taka owieczka, no po prostu. Gdzie ją poprowadzisz, tam pójdzie, a jeśli nie ma pasterza, to stoi i beczy. A Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Ja wam, kochani, powiem, z mojego doświadczenia, każdy człowiek potrzebuje pasterza. Każdy człowiek potrzebuje przewodnika. A najlepszym przewodnikiem jest Jezus Chrystus. On da ci mądrość, jak żyć. On da ci mądrość, co robić, nie wpaść w pułapkę, nie robić sobie kłopotów w życiu. Niech dobry Bóg się błogosławi. Kochani, i chciałbym to krótkie usługiwanie zakończyć modlitwą. Chciałbym ci dać tę okazję, byś ty mógł otworzyć swoje serce Jezusowi. Byś ty mógł zawołać, drogi Jezus, zbaw mi dzisiaj, przebacz mi moje grzechy, wejdź do mojego życia, prowadź mnie do końca życia. Chciałbym poprowadzić cię w tej krótkiej modlitwie, byś mógł zrobić taki krok, dobry krok w stronę Boga. Dobry krok w stronę Boga. Jeśli chcesz, jeśli jest to twoje pragnienie, to chcę, żebyś się ze mną modlił. Albo jak zajdziesz do domu, to powróć się do krótką modlitwą. Panie Jezu, ja ci dziękuję za dzieło krzyża. Ja ci dziękuję, że umarłeś tam za nasze grzechy, że nas zbawiłeś, że jesteś na tym miejscu, że uzdrawiasz, Panie, że zbawiasz, że przebaczasz grzechy, że uwalniasz z mocy diabła, z mocy demonicznej. Panie Jezu, oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie cześć. Jeśli chcesz, możesz powtarzać za mną modlitwę. Drogi Jezu, wejdź do mojego serca, przebacz mi moje grzechy, zbaw mnie dzisiaj. Dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy. Prowadź mnie każdego dnia. Daj mi mądrość, jak żyć, by podobać się Tobie. Amen. I ta krótka modlitwa jest to dobry krok w stronę Boga. Niech dobry Bóg Cię błogosławi. Nie daj się oszukać diabłu. Jeśli myślisz, że jesteś mądry, że jesteś kozakiem, może i tak jest, ale ja Ci chcę powiedzieć, że jeszcze jest Bóg, który jest mądrzejszy od nas. Jeśli On nas poprowadzi, jeśli On Ciebie poprowadzi, to najlepsze, co może się przydarzyć człowiekowi, to ani jednego dnia nie spędzisz w piekle, nie będziesz pod przekleństwem, ale będziesz tutaj doświadczał Bożego błogosławieństwa. Niech dobry Bóg wam błogosławi.